Przećwiczymy sobie teraz upraszczanie takich wyrażeń wielomianowych. Przy czym zrobimy to na przykładzie wielomianów od więcej niż jednej zmiennej. Tutaj mamy dwa wielomiany od dwóch zmiennych, x i y, które mamy do siebie dodać. Czyli mamy tak, 4x kwadrat y minus 3x kwadrat minus 2y, dodać 8xy, odjąć 3x kwadrat, dodać 2x kwadrat y, dodać 4. No i zauważmy na początek, że. Jeżeli dodaję takie dwa wyrażenia, no to te nawiasy to tutaj w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Mogę więc przepisać, że to jest po prostu 4x kwadrat y odjąć 3x kwadrat odjąć 2y. Dodać 8xy minus 3x kwadrat dodać 2x kwadrat y i dodać 4. No i teraz to co muszę zrobić w następnej kolejności to spróbować... Dodać do siebie podobne wyrazy. Jakie to są podobne wyrazy? Poszukajmy wyrazu podobnego do wyrazu 4x kwadrat y. Czyli szukamy innego wyrazu, który też jest w tej postaci, że jest jakaś stała razy x kwadrat y. No to ja widzę taki wyraz tutaj. Tutaj mamy 2 razy x kwadrat y. Więc te wyrazy są do siebie podobne. Można je dodać. Jak mam 4 razy coś, dodać 2 razy to samo coś. To, to znaczy, że mam 6 razy to coś, czyli mam 6 razy x kwadrat y. No i nie mam więcej wyrazów typu x kwadrat y. No dobrze, poszukajmy teraz wyrazu podobnego do tego, do x kwadrat. To tutaj widzę taki wyraz. No to mogę znowu te dwa wyrazy podobne do siebie dodać. Mam minus 3 razy x kwadrat i minus 3 razy x kwadrat to będzie razem minus 6 razy x kwadrat. Jedźmy dalej. Mamy teraz wyraz minus 2y. No i szukamy wyrazu podobnego do niego. No to ani ten, ani ten nie jest podobny, czyli zostanie po prostu minus 2y. Nie ma do czego tego dodać, żeby się uprościło. Dalej mamy ten wyraz, który też po prostu przepiszę, bo to jest jedyny wyraz proporcjonalny do x razy y. No i na końcu zostaje nam ten ostatni, czyli plus 4. No i dalej tego już się nie da uprościć. Wszystkie wyrazy podobne, które dały się do siebie dodać, dodaliśmy i dostaliśmy taki wielomian od dwóch zmiennych.